Koyun da başka sandık. Jak rozumiem zadanie pasterza i owiec? Wydaje mi się, że z pasterzem i z owcą jest dokładnie tak samo jak z ojcem i z jego dziećmi. Ojciec musi, przynajmniej powinien, opiekować się swoim dzieckiem, dać mu poczucie bezpieczeństwa, miłość i ogromne zaufanie do tego, że jeżeli dziecko wyfrunie już z tego rodzinnego gniazda, to będzie wiedziało, gdzie wrócić. I wydaje mi się, że właśnie tak samo jest z pasterzem, który przecież daje wolność swoim owcom i ufa, że do niego wrócą. A owce już są tak bardzo przywiązane do swojego pasterza, że wiedzą gdzie, kiedy i do kogo dokładnie wrócić. Czy ja jestem bardziej owcą czy pasterzem? Wydaje mi się, że jestem bardziej owcą. Dlatego, że potrzebuję kogoś, kto mnie pokieruje. Kto pokieruje mnie i powie, w którą stronę powinnam iść, ale nie tak, że zrobi wszystko za mnie, tylko delikatnie powie, w którą stronę powinnam iść. Która strona i która ścieżka jest dla mnie najlepsza. I wydaje mi się, że owca idealnie mnie obrazuje. Wydawałoby się, że taka sceneria właśnie jak jest za mną, najbardziej odpowiada temu, żeby mówić o pasterzowaniu, żeby mówić o pasterzu. A jednak wydaje mi się, że to bardziej właśnie w takich warunkach dzisiaj trzeba mówić o byciu pasterzem. Bo pasterz to jest człowiek, który musi umieć słuchać. Przede wszystkim my musimy umieć słuchać najwyższego, najlepszego, jedynego naszego pasterza, czyli Jezusa Chrystusa, a często musimy go słuchać właśnie, umieć usłyszeć właśnie w takim gwarze, jak teraz jest za mną. Ale pasterz to też człowiek, który musi umieć słuchać tego gwaru i ludzi żyjących w tym gwarze. Umieć odpowiadać na ich potrzeby, umieć wysłuchiwać ich bolączki i zrozumieć, że oni nie żyją tak. Oni nie mają pięknych łąk za sobą. Oni często mają hałas, oni często mają jakieś rozedrganie i w tym wszystkim my też powinniśmy być dla nich pasterzami. Hej kochani, tu Piotrek Piwowa. Krótki film o pasterstwie w kościele. Dzisiaj na mszy świętej się zastanawiałem, co mógłbym powiedzieć, co nie? No bo kimże ja jestem, żeby mówić o pasterstwie? Jestem tatą i mężem, mam 3 córeczki. Czasem my jako owce w tej owczarni chcielibyśmy być takimi solowymi owcami. Ale jeśli ktoś z was jeździ na rowerze, a ja z moimi dziewczynkami czasem jeżdżę, to wiecie, że ta solowa owca na początku ma dosyć ciężko, chociaż robi te różne tory takie aerodynamiczne dla reszty. A jak dobrze jest czasem jechać w peletonie, kiedy możemy się nawzajem wspierać, pożyczać sobie wodę i być taką rodziną w owczarni w jednym peletonie. I to może, co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że żebyśmy byli odważni i byli jak dzieci w owczarni Pana Boga. Dzisiaj był taki, ciekawie się to składa, dzisiaj był psalm: Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego. I mniej więcej w okolicach tego psalmu było takie dziecko w kościele, może miało roczek albo dwa, nie miało prawa kumać, o czym ksiądz czyta, a ono leżało sobie tak na stopniach ołtarza, na wznagi oglądało w sufit, tam tata się zreflektował, szybko je zgarniał, ale przecież w psalmie jest napisane: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Jak to super Pan Bóg wszystko poskładał do kupy. Więc zachęcam was, żebyśmy byli takimi odważnymi owcami, kiedy trzeba, to żebyśmy byli owcami na początku peletonu, tak jak tatowie, którzy robią dobry korytarz aerodynamiczny dla dzieci ze swojego peletonu, ale żebyśmy zawsze pamiętali, że z Panem Bogiem możemy zawsze leżeć na zielonych pastwiskach, wiecie, tak
patrzeć w niebo i nazywać chmury jak owieczki różnymi imieniami w Jego imieniu świętym. Serdecznie Was pozdrawiam. Ciekawe, gdzie tego będziecie oglądać. Do zobaczenia kiedyś na żywo. Pa!